Miał wtedy 7 lat i rozpoczęliśmy zajęcia w treningu indywidualnym i nie przypuszczałem, że tak się to wszystko rozkręci, ale stało się jak jest i jestem z tego dumny. Pierwszy trening Kuby, jak trener wspomina? No właśnie przyjechał tutaj na Młyńską, miał wtedy 7 lat i rozpoczęliśmy zajęcia w treningu indywidualnym i nie przypuszczałem, że tak się to wszystko rozkręci, ale stało się jak jest i jestem z tego dumny. Kuba był zawzięty, doszedł do tego etapu, a ten gen piłkarski zawsze miał, także mimo tego, że wyglądał inaczej, bo nie był szczupłym dzieckiem, no to imponował genem piłkarskim i to jest najfajniejsze. Na środek. Podtrzymam nogę, odwodzę sobie. Stop. Neutralne trzy koszulki pod niebieską. Brawo. Dekuratni. Cześć, jestem Bartosz Bierański. Jak mój brat, chciałbym kiedyś zagrać w pierwszej drużynie pod Beskidzie. Myślę, że warto zapytać chłopaków z rocznika 2001, czemu tak, ale pseudonim nie wynikł z niczego, bo pogrzebali trochę w internecie i znaleźli zdjęcie Kuby, jak był młodszy. No, a że mieliśmy tam dużo fajną ekipę i fajnych zawodników, no to od razu przylepili mu pseudonim Mielowy. Także już to zostało i myślę, że... To już się nie zmieni do końca życia. No, w moim przypadku na pewno nie, także zawsze gdzieś tam będziemy sobie żartowali z tej historii, grając 2 lata starszymi. Później dawał ogromną różnicę i dla nas to było najważniejsze. Witam Państwa z Bielska Białej, gdzie po Beskidzie zmierzy się z Lechią Gdańsk. To 20. kolejka piłkarskiej ekstraklasy, a więc po tym meczu oba zespoły będą już po 2/3 sezonu. Ta piłka do Roginicza, Roginicz, uderzenie i co? Pietrza chyba odbił rękami, tak, jest rzut karny dla Podbeskidzia. Rondicz rozpędza się, lewa noga, środek bramki, Kuciak się położył, niepotrzebnie. A to się tak mówi, niepotrzebnie, no bramkarz musi coś wybrać, no to wybrał. Miński przyjmuje na klatkę piersiową w polu karnym, ale nie mógł się z piłką obrócić, ma teraz Modelskiego, teraz się obrócił, teraz uderza, jakżeż pięknie, z 17 metrów, kapitalny gol Kamila Bilińskiego. Nieczęsto takie bramki się ogląda, coś nieprawdopodobnego, taki strzał w gąszczu nóg.